Niedziela jest dzisiaj tak rozrywkowa i tak pełna energii i wigoru. No i ja byłam bardzo zachwycona tym. Regeneracyjne serum na noc. Diabła w sosie własnym. To jest po prostu czat. I zawsze takie równe zostawiam dla Alwina. No zaczynamy nowy dzień. Starą jajecznicą i prawie nową patelnią. Także przeglądałam właśnie przed chwilą od Beatki przepis na selerybę i chili sin carne, o ile dobrze nie, dobrze mówię, ale raczej dobrze. O ile to chili widziałam i nie robiłam, ale widziałam, ten przepis nie jest dla mnie nowy. Tak, powiem szczerze, że ta ryba z selera trochę mnie zaintrygowała. I na pewno ją zrobię. Tylko tak, muszę kupić seler, bo nie mam tyle w domu i muszę zobaczyć, czy mam płatki nori, bo jakiś czas temu dość mocno poszaleliśmy z sushi i może być tak, że już nie mamy. Ale powiem Ci, że to może brzmieć dobrze, chociaż dla mnie to będzie super wyzwanie, bo ja nie cierpię selera. A jeszcze gotowanego to już w ogóle. Więc zobaczymy. O! I pojawił się mój ukochany pies na dźwięk rozbijanego jajca. Ona już jest. Także Matunia jest nabiałowa dziewczyna dzisiaj. Do śniadania dostała serek biały. Powiem Wam szczerze, że ona po prostu kocha. Kocha nabiał. Jakby miała do wyboru szynę, to wybrałaby ser biały. Także takie buty. Zaraz szybko zjem śniadanie. Wracam do wersji light, czyli dietetycznej. Bo już mnie zaczyna tak denerwować to obżarstwo, że powiem Wam, już mi zaczyna przeszkadzać. Więc robię sobie bardzo delikatne śniadanie. I zaraz biorę się za spaghetti, bo stwierdziłam, mamy dość dużo zaplanowanych rzeczy na ten weekend. Więc robię centralnie spaghetti na 2 dni. Ekspres się wyłączył, na szczęście jeszcze mam, posiadam. Więc tak dzisiaj wygląda sytuacja obiadowa. Ponadto mamy jeszcze tą zupę paprykową, którą zaraz będę odgrzewała. Jezu, nie posoliłam. Weźcie. Bardzo nie lubię solić, tak wsadzić łapę w sól i szczyptę. Jakoś kiedyś nie miałam z tym problemu, a teraz mi tak denerwuje, jak mi między paznokcie włazi ta sól, że powiem Wam szczerze, że zdecydowanie wolę wersję z solniczki. Dobra, już. Co tu się w ogóle dzieje? Ono, ścięło mi się za bardzo. No ale trudno. Dobra. Idę teraz wygrzebać jakiegoś ogórka ze słoika, trochę rzodkiewki. Zobaczymy, co tam w ogóle mam. Jeżeli coś jecie, smacznego. Jeżeli pijecie kawę, na zdrowie. Lecimy z tym dniem i pamiętajcie, że wciąż jest weekend. I tego się trzymaj. A, no i przecież zmiana czasu. Że co, jak znam życie, od 2 czy 3 lat mam tak, że wszystkim trąbię o tej zmianie czasu, wszem i wobec, a przyjdzie co do czego, to ja sama o tym zapomnę. I tak to właśnie u mnie wygląda. Dlatego gdybym jutro gadała głupoty i zapomniała, to proszę mnie delikatnie sprowadzić na ziemię. Bo tak może być, wcale nie wykluczam tej wersji. Dobra, uciekam jeść. Już wyszłyście? A Tośka wyszła? Wyszła, dobra. No tak, jakby Wam to powiedzieć, delikatnie pada. Muszę chłopakom pootwierać okienka. Na razie tylko okienka. Na razie nie idziemy, bo pada, wiesz. No. Pada, moje kochane. Pada. Cześć.
buziaczek, oj Jezu. A jak tam reszta? Na razie wam... Cześć, Julianie. Co tam? Przyszedłeś ze mną koty ogarnąć? Boże, koty ogarnąć. Alpaczki puścić. Jezu, co ja gadam dzisiaj? Koty ogarnąć, alpaczki puścić. Olinku, cześć! Safir jaki uśmiechnięty! Cześć! O Boziu, Boziu! Ty już do mnie idziesz, nie? Ty jesteś mój. Ty jesteś mojej miłości. No. Jak tylko przestanie padać, to cię puszczysz. Nie memlaj mi paznokci. Jak płaczą, jakby chciały wyjść. Na razie nie mogę, bo pada. Urazi słoneczko, o Boże. A ten cały czas nie odpuszcza. Ten mnie tu cały czas po nogach się ociera. Co, Klaksiu? O, jest Miku. Jest i moje Mikunie. Moje ktofane. Miku to jest najmądrzejsza alpaka świata. To jest taki kombinator, że mówię wam, on jest mega, mega inteligentny gość. Nie całujesz się z dziewczynami na wizji? Stydziochasz? Masz rację, też stydziochała. Klakson w ogóle uciekł. Co, Julku? Oj, ty mój Zuliku. Oj, ty mój Zuliku. Zunerę by ci zwąchał. Bo mi tutaj powycierasz. No co wy dzisiaj macie takie parcie na szkło? No ja nie mogę. Ty też masz parcie. O Boże, jaki był. O Jezu. Julek to ma w ogóle dzisiaj parcie na wszystko. Ej. No i były sobie czyste spodnie, ale za to jest zadowolony kot, nie? Były sobie czyste spodnie. Żeś ty moja mordziaszko. Żeś ty moja mordziaszko. Dobra. Idziemy do domu. Idziemy do domu, bo już całą kurtkę mamy mokrą. To przecież pada. O, ludu, ludu. Przesmażam sobie mięso na spaghetti. Zaraz dorzucę, słuchajcie, cebulkę. Pieczarki, które przesmażałam niedawno. Minut ile? Wiecie, bo się zwiesiłam. Matko, gdzie ja mam nóż? No i, ale cebulę tą wielką, ogromną, powiem wam, taka dorodna sztuka. No i mam nadzieję, że mi pasaty wystarczy. O! Mam sporo mięsa, wyciągnąłem 1,5 kg prawie mięcha. Więc trochę tego jest. Boże, to już kota, a bo Julian już jest, już przyszedł ze mną. Także teraz wam pogoda jest po prostu cudowna. No co tu dużo mówić. Ekstra klasa, pierwsza liga. Także takie buty z cholewami. I wiecie co? Zapomniałam sobie kupić pestę. No, nie mam z czego zrobić. Nie mam też gotowego, bo ja powiem szczerze, za spaghetti to ja tak nie bardzo. Zawsze jak moja rodzinka położuje spaghetti, to ja sobie robię pesto. Jak nie mam, to kupuję takie w słoiczku, wiecie, tam cyk, cyk i jest. A tym razem nie mam ani bazylii, żeby sobie zrobić pesto, ani gotowego pesto i pada coraz bardziej. Coś mi się znowu katar Holender jasna robi. Także powiem wam szczerze, że chyba będę dzisiaj zmuszona jeść spaghetti. No chyba, że będę gdzieś w sklepie
i by było, to sobie kupię. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Także dzisiaj na obiadek szpaghetti i zupka z wczoraj paprykowa. Także tak, moi drodzy. Pogotuję, posmażę, przesmażę i będziemy myśleć, co dalej. No i mamy to. Witam Was w nowej czasy przestrzeni. Jak zwał, tak zwał. Ale oczywiście zapomniałam, że obowiązuje nowy czas i tak naprawdę to nie wiem, na jaki... Wy to widzicie? Nie widzicie. To może i bardzo dobrze, że nie widzicie. No kurczaki, miałam zajęte ręce i tak sobie wzięłam kawę, tak tutaj do siebie bardziej, taką. No i cała się oblałam. Pięknie, dobra, zaraz się przebiorę, tylko muszę sobie najpierw wyczyścić oczy. Dzisiaj w nocy w ogóle, ja nie wiem, czy u Was też tak jest, czy są takie jasne noce. Dzisiaj godzina druga. Ja jeszcze nie spałam i tak patrzę przez okno, było tak jasno, ale słuchajcie, to nie jest jeden dzień, to już jest chyba trzeci czy czwarty. Nie wiem, nie sprawdzałam tego księżyca, czy to znowu jest jakaś pełnia, czy co to jest, ale normalnie no masakra, są tak białe noce, że to jest aż takie nienaturalne, dziwne. No ale w każdym razie oszukać przeznaczenie, witam Was w nowym czasie i przestrzeni, w czasie zimowym. I ja dzisiaj jestem bardzo skołowana, bo tak, tu jest dziewiąta, tu jest dziesiąta, tu jest dziewiąta. I I don't know, która jest tak naprawdę. A jeszcze wiecie co? Nie dość, że taka zdezorientowana. Wyciągam, ja już Wam kiedyś pokazywałam te Oxygenetic, te sera do twarzy. No i ja byłam bardzo zachwycona tym. Regeneracyjne serum na noc. Zobaczcie, one są identyczne. No i sobie odkupiłam. No i odkupiłam sobie też normalnie, elegancko. I dzisiaj, słuchajcie, używam z 2 tygodnie. I dzisiaj mówię, coś z tym serum jest nie tak, słuchajcie. No ono nie działa, nie daje takiego efektu, jak dawało to. No i oczywiście czytam małymi literkami. To, którym byłam tak zachwycona, jest regeneracyjne serum do twarzy na noc. Natomiast to, które ja teraz usilnie walę co noc na paszczę, to jest regeneracyjne serum do twarzy na dzień. Nawet nie wiedziałam, że takie mają. I jest tak ogromna różnica. No wiadomo, że to, co jest na dzień, no to jeszcze to jest z SPF-em. SPF zapycha i w ogóle niezmyty na noc. Oczywiście nie mówię, że chociaż SPF też potrafi dobrze nawet w ciągu dnia zapchać. Ja sobie to walę na noc. I dopiero dzisiaj tak czytam, wie co jest, ja patrzę, a to takie chocki klocki. Także czytajcie, bo jest tylko drobny maczek, ale no wiecie co, od razu, nie, znaczy była jakaś taka dziwna różnica, ale wiecie, człowiek wieczorem padnięty, naciapiesz na tą gębulę i idziesz dalej, także tak, no, jakoś takoś. Nie mam komentarza. Ty już jesteś, przyszedłeś do mnie, tak? No to chodź. Ty też jesteś. O Boże. No i tak. To chodźcie, idziemy. Boże, Juliu. Julu, Julu. I Tonia. Co nie ma Mati, to się pokiziać można, nie? Bo tak to Mati goni diaboły. A diaboły biją Mati. I kółeczko się kręci. Zobaczcie, jak już niedużo liści. Chociaż nie, no jeszcze trochę. Nie, dużo już nie zostało. A chłopaki w niebo wzięte. Normalnie. Ale już piękna jesień się robi. Zobaczcie, jak kolorowo. Cudownie. Cudownie. Naprawdę ekstra. A, klapnę sobie. A co tam? Idę zaraz do alpaczków. Trochę im tam poogarniam. Zrobię, co mam zrobić i powiem Wam szczerze, że normalnie coś mnie zaczyna z powrotem
atakować. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy tutaj widać, czy tutaj nie widać. Coś mi to dzisiaj, to nagrywanie idzie, jakby chciała, nie mogło. Czekajcie, bo na coś usiadłam. Na coś usiadłam. A jak tam dzisiaj wasze poranki? Bo mnie tak szczerze powiedziawszy obudziła Matylda. Znaczy nawet nie tyle, że obudziła Matylda, tylko już się obudziłam, jeszcze jak leżałam, coś tam w telefonie patrzyłam i słyszę takie pod drzwiami, mówię A oczywiście kapłam się może po półtorej godziny, jak wstałam, że zmienili czas. Więc takie buty. Ale wczoraj sobie. Widzicie? Ja wam powiem, że jak ja przetrwam tą jesień i zimę, to będzie po prostu sukces. Ja jestem tak zakręcona i taka jakaś słaba, że ja po prostu nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja po prostu... No baterie mi się rozładowały najzwyczajniej w świecie. Idę trochę na dwór. Biorę się ciepło, pokręcę się, połażę, poogarniam. To może jak się trochę dotlenię, to będzie lepiej. Szyja mnie tak boli normalnie. Krzywo chyba spałam, czy co? O, aż się dotknąć nie mogę. No SKS, no SKS jakby nie patrzył normalnie. Razem pogotujemy, tak? Najpierw ugotujemy wodę na makaron. A tu nas ktoś chyba już namierzył, że my tutaj zamierzamy sobie tak razem, ale wieje na dworze. Tylko mi wody z kwiatków nie wypiję, bo cię normalnie tutaj palnę. O Jezu. Dzisiaj gotuję, wiesz co, z Julianem. Julian dzisiaj menu ustala. Co ty na to? Co mamy ci ugotować? Co by pani chciała? Kota w sosie własnym? Diabła w sosie własnym? No zapomnij, no co ty? Diabeł jest nasz. Diabeł za to jakiś wege dzisiaj. Tu mi próbuje kwiatki to. Ty wege jesteś? No żartujesz sobie. Wege żulik? Jezus, fajnie to trzy światy. Mówi, że dzisiaj będzie wege obiad. To ty się nie łapiesz. Załamałaś się. Nie chcesz wege obiadu. Nie chcesz wege. Nie lubisz. No dobra, to coś załatwimy. No a my dalej gotujemy razem. Kot nadzorca siedzi. Pilnuje. Czy się wszystko aby dobrze gotuje. Nie. Znudziło mu się. Niedziela jest dzisiaj tak rozrywkowa i tak pełna energii i wigoru, że właśnie tak ją spędzamy. Także tak po prostu. Czekam na mnie. Weź nocha. Normalnie asystent wszędzie być musi. Asystent wszędzie być musi. Słuchajcie, to jest jedno z lepszych urządzeń. Uwielbiam to i zawsze uważam, że tak równe ogryski to jest po prostu czat. I zawsze takie równe zostawiam dla Alwina. No przecież ty nie lubisz jabłek. Chwilowo, znaczy nie to, że nie lubisz, tylko chwilowo ich nie jesz. Więc to idzie dla Alwutka. A ja sobie przekładam do miseczki pod warunkiem, że się do jakiejś dokopię w tych warunkach. I tak mam fajnie pokrojone jabłko. Jabełko. Świetny gadżet, bardzo go lubię. Jak nie macie i chcecie sobie kupić,
to ja go serdecznie polecam. Tylko dziewczyny, nie bierzcie tej takiej najgorszej tandety, bo to też musi być masywne, musi mieć dobre ostrze, żeby miało siłę pokroić to jabłko. Ale ja uważam, że to nawet przy robieniu szarlotki, tak jak obieracie, no to moment później tylko skórka, tu delikatnie pestka i już jest machnięte. Także tak. Ja uciekam leniuchować się dalej. Bo słuchajcie, ta niedziela dzisiaj rządzi się, a nie wiem, czy wy mnie w ogóle widzicie. Ta niedziela dzisiaj rządzi się takimi prawami, że tak szczerze powiedziawszy, to normalnie nic się nie chce. Dobrze, że ta godzina przesunięta, bo tak psychicznie to ja się czuję, że jest już 4:15 do 5, a to jest dopiero 15. Ale w ogóle przez tą noc, przez to niespanie, przez ten dziwny księżyc, no to zero powera, normalnie zero powera. Ale zjem to jabłuszko, zrobię sobie kawę i muszę się trochę rozkręcić, bo powiem wam, że moje zmęczenie jest już zmęczone tym nic nie robieniem. Nie lubię tak. A tak w zasadzie to dzisiaj naprawdę nic nie robiłam. Nawet obiadu nie gotowałam, bo miałam z wczoraj. Więc takie LB po całości. Dzisiaj mam straszną, prywatną, osobistą męczybułę. Cały czas mnie atakuje i cały czas coś chce. Teraz chyba aktualnie jest już głodna. Boże. Wiecie co? Zrobiłam sobie tylko kawę. I po cichaczu stwierdziłam, że idę, skończę dla was nagrywać. I zaraz wrzucę ten film, zmontuję, żeby już było. No i tak. Ledwo tu przyszłam, słyszysz, tup, tup, tup. Tośka leci. Za chwilę takie buch, 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 Matylda idzie. No po prostu, o, o, o. No chodź dziewczyna, chodź. Ogon, chociaż swój pokaż kawałek, jesteś tutaj, tak? No i powiem wam szczerze, że tak dzisiaj wygląda cały dzień. Jak się położyłam, to też jedno na ten, jedno w nogach, Boże, jak mi się ociera o kamerę. Jedno w nogach. O Boże, Mati, o co tu chodzi, co? No może byście się w końcu pogodziły, dogadały dziewczyny. Coś widzę, że jeżeli chodzi o pannę Matyldę, to coś cienko. Matuniu, przecież to nasza Tosia. No jak zwykle, ja przyjdę do was coś powiedzieć, kilka słów i nie mogę się skupić, bo mnie zawsze rozpraszają. Dziewczyny moje drogie, dziewczyny i chłopaki moje drogie, kochane, w dniu dzisiejszym ode mnie dla was to już wszystko. Pięknie wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać również jutro. Pamiętajcie, że ten czas cholerny się zmienił, bo ja oczywiście wszystkim mówiłam, a sama poległam. Także to jest ten magiczny dzień, w którym nam się wszystkim wydaje, że oszukaliśmy przeznaczenie i spaliśmy godzinę dłużej. Wiecie, o co chodzi. I nie wyprowadzajmy się z błędu, niech tak zostanie. Ja też tak uważam. Natomiast jutro jest jeden z moich ukochanych dni. Wszyscy wiecie dlaczego. Natomiast, tak jak powiedziałam, ciąg dalszy odczarowywania poniedziałku. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny poniedziałek. Że to będzie cudowny dzień. Dobrze zaczniemy cały tydzień. Znowu jakiś taki, no nietypowy ten tydzień, prawda? Bo w środę wszystkich świętych, jak ktoś po drodze ma jeszcze jakieś wolne, no to... Jak ktoś po drodze jeszcze ma jakieś wolne, to z automatu będzie miał tego wolnego więcej. Ja na przykład w ogóle będę miała tak śmiesznie, bo pracuję tylko w poniedziałek i w piątek. Nie pytajcie, jak mi się udało to załatwić po prostu. Kombinacje były takie, że aż dym uszami poszedł, ale się udało. Także takie buty u nas. No a
Wy wszyscy pewnie macie bardzo podobnie jeszcze. Podobno niektóre szkoły chodzą, inne nie chodzą, więc to już jest w ogóle taka wyższa szkoła jazdy. Dlatego dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Cześć, pa.